Na to pytanie najlepsze odpowiedzi dają konsultanci, którzy szacują wielkości rynków fintechowych w Europie i na świecie. I w ubiegłym roku to rynek polski okazał się być najatrakcyjniejszym, jeśli chodzi o jego wielkość. Przypomnę, że szacowany na ponad 3,5 miliarda złotych, jest dzisiaj liderem dla tych, którzy zastanawiają się, gdzie warto rozwijać tego typu projekty. I myślę, że to jest czas gwałtownego wzrostu w tym obszarze. Wielokrotnie, kiedy jestem pytana o to, jakie branże czy jakie dziedziny są dla nas specjalizacją innowacyjną, to fintech stawiam najczęściej na pierwszym miejscu z kilku powodów. Po pierwsze, dlatego, że usługi finansowe, elektroniczne usługi finansowe są chyba najbardziej rozwinięte dzisiaj właśnie w Polsce. Moja ulubiona anegdota z ubiegłego roku z wakacji to kawiarnia gdzieś w południowo-zachodniej Francji, w której płaciliśmy zegarkiem, chcieliśmy zapłacić zegarkiem. I oczywiście kelner zapytał, ale nie rozumie, o co chodzi. Mówię, no jak to, no chcielibyśmy zapłacić, ale nie, to jest zegarek, nie można zapłacić zegarkiem. Więc jak sobie pomyślimy, to jest ta faza rozwoju i niedorozwoju tego rynku. Zatem Polska jest dzisiaj na pewno w zakresie usług finansowych jednym z najbardziej rozwiniętych państw w Europie. I to ma już pewną swoją specyfikę. Dużym promotorem tych rozwiązań jest tradycyjny system bankowy, o którym mówimy, że przecież musi umrzeć, bo fintechy się rozwijają. W Polsce to będzie ciekawe przeobrażenie, bo dzisiaj jak widzimy, że największy polski bank detaliczny wspólnie z Polskim Funduszem Rozwoju stawiają właśnie chmurę narodową, która będzie taką centrum rozliczeniowo, także i finansowym dla wielu podmiotów i publicznych, i prywatnych. Jeśli patrzymy, że systemy płatności bezgotówkowych w kilku polskich bankach są jednymi z najatrakcyjniejszych, najsprawniejszych i bardzo chwalonych przez konsumentów, to naprawdę to jest ciekawy, również nie tylko wielkością, ale i strukturą ciekawy rynek. No i wreszcie trzeci powód, dlaczego tak ten rynek miał szansę się rozwijać, to nie tylko kompetencje polskich genialnych młodych informatyków, ale to jest ta renta niedorozwoju, którą w tym przypadku wykorzystaliśmy w sposób perfekcyjny. Po 1945 roku nie mieliśmy w Polsce książeczek czekowych, a zatem nie musieliśmy ich w latach 90. wycofywać po to, aby wprowadzać karty płatnicze. Polacy przestawili się bardzo szybko na karty płatnicze, wtedy kiedy masowo zaczęli mieć konta i rachunki oszczędnościowe, a dzisiaj korzystają już naprawdę bardzo szeroko z innych pozaplastikowych form płatności. Co więcej, struktura korzystających z bankowości elektronicznej w Polsce jest również o niezwykle zachęcająca. Bardzo dużo polskich emerytów i rencistów polubiło również ten sektor i uważa go za korzystny dla siebie. Zatem naprawdę to jest przyszłość rozwojowa fintechu i myślę, że jesteśmy na nią również gotowi regulacyjnie.